Hej, halo, cześć, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, moi kochani, w kolejnym odcinku z Amazing Froga. Wow, Amazing Frog, czyli nasza kochana żabka. A przepraszam, chciałeś coś powiedzieć, tak? Bo tam ten, dobrze, to mów. No, ja zapraszam was do hadysie.pl, najlepsze koszuleczki w internetach. No, spijajcie tutaj szybciutko, raz, dwa, trzy, no, szybciorkiem, ja już tam widzę was. A teraz niech komentujący tam będzie miał dalej, wiecie, do swój głos. No, więc żabka tutaj, żabce dziękujemy za komunikat. Słuchajcie, jest to beta Amazing Frogu, gdzie troszeczkę się pozmieniało. Nie mamy niestety dostępu do super rzeczy, chociaż to są chyba wszystkie moje kostiumy, które odblokowałem normalnie. I jak widzicie, one wiszą. One tutaj wiszą po prostu i wystarczy, że... dobra, nie wiem, jak je zakładać. Nie wiem, czy wystarczy na nie wejść, czy nie, ale chyba jednak niestety nie. Ale po prostu widać tu, jakie stroje mam odblokowane. I spróbujmy się przebrać przede wszystkim. Przepraszam, a tam coś jest, ej. No dobra, okej, mamy tu stroje, nie wiem, jak się przebrać, idźmy dalej, bo no jakby to jest beta. W becie na przykład wiele rzeczy jest wyłączonych, wielu rzeczy nie ma, ale jedna z lepszych rzeczy jest taka, że możemy wyjść bez ładowania, praktycznie bez ładowania. Wychodzimy tutaj, patrzcie, pyk, no nie, i jesteśmy na zewnątrz, gdzie wcześniej był jednak ekran ładowania. I to jest fajne, to w ogóle łapkę w górę zostaw, jeśli chcesz więcej Amazing Froga. Jeżeli będziemy mieli więcej możliwości, to ja bardzo Ej, gdzie ja jestem? Ej, bo ja gdzieś wlazłem i ja nie wiem gdzie totalnie, halo. Ej, to nie wiem, może jakieś obrazki będą. Halo, ej, bo ja tu drzwi wywaliłem. Przepraszam, co tam jest? Ej, bo ja bym bardzo chciał wiedzieć. Ja bym się, serio. Ej, no we tam, no we, no. Potrzebowałbym chyba grappling hooka, żeby sprawdzić, co jest za tymi drzwiami. Ale dobra, okej, jest tutaj coś. Czy ja tutaj gdzieś wychodzę sensownie? Okej, tutaj mamy to. No tam mamy oczywiście Frog Cafe. W ogóle tutaj nie ma aut. Nie ma ludzi również. A tak, patrzcie, to jest art. Dobra, no i wszystko jasne. No jakby to powiedzieć, to jest troszeczkę wymarłe miasto. Nie ma, no totalnie tutaj nic nie ma. Można właśnie sobie posprawdzać, co tu ciekawego się pozmieniało, co tutaj twórcy chcą w ogóle wprowadzić. Ja mam nadzieję, że wprowadzą coś ciekawego. Wow, da się tu wejść. Ej, to jest kino jakieś? Ej, tu jest kasa, tak? Ej, mamy dostęp, no względny dostęp do kina. Wow, ej, może jak w końcu Amazing Frog dostanie patcha jakiegoś, to jak to się nazywa, to ta gra może odżyje jakkolwiek i będzie. No bo patrzcie, tutaj mamy filmy, tutaj, czyli mamy dostęp do kina. Wow, mamy dostęp do kina, a może tu za kinem też jest coś tutaj. No nie, ale pewnie w normalnej grze już coś by było, więc wyjdźmy sobie stąd, jesteśmy tutaj. No okej, mamy czaszki, czaszki są z Halloween jeszcze chyba, któregoś, no jest, kiedy ja tę grę ostatni raz odpalałem. To jest dobre pytanie i super, walnąłem o coś i czy tu się coś zmieniło? Prócz tego, że nie ma samochodów, a w środku nie ma miejsca na puchary. Prócz tego, że nie ma miejsca na puchary, to mamy zamkniętą bramę. Więc no niestety tutaj musimy się z tym liczyć. Też nie ma tych, jak to się nazywa, toalet, nie ma toalet. No i tak, no taki bardzo, bardzo, no do beta nowej wersji. Może w końcu wyjdzie, o jeny, przecież ja nie potrafiłem nigdy skakać tutaj, no. O, jestem ciekaw, czy w kanałach jest coś dobra, idźmy na komisariat. Brakuje mi balonowego jetpacka, naprawdę tak mi brakuje balonowego jetpacka, że to jest zgoła mała, wiecie, to bardzo, bardzo ułatwiało podróż. Dobra, tutaj nie możemy wejść, tutaj jest nasz zamek z piasku, ale w ogóle patrzcie, te budynki są poniszczone, one są poniszczone, więc mam nadzieję, że zostanie to na... Czemu to jest dywanik, green screen, cokolwiek? Dobra, czyli tutaj nie będziemy mieli grappling huka. No ale no widać, że te budynki są poniszczone. Te budynki no po prostu wymagają naprawy. O, i tutaj się nie da nawet wejść, jak widzicie, bo tam jest
po prostu coś do, że do budowa trwa i tyle, nie? Że i tak dalej. O, możemy pachołka wziąć. Mogę. Tym się pachołka brał, dobra. Ej, czyli ja coś pamiętam z tej gry jednak. Nie jest tak źle. No tutaj doszły jakieś małe rzeczy. Co to jest? Czy to jest mały czołg? Nie, to jest kanapa? Ej, ja myślałem, że to jest mały czołg na początku, a tam jest, to jest kanapa. Jak kanapa. Czy tu jest bramka jakaś? Nie, tu nie ma bramki, ale... Jeżeli uznać, że to jest bramka, to może, chociaż wątpię, że miałoby mieć to teraz jakąkolwiek funkcję, tak szczerze mówiąc. Ej, ale odbiła się, dobra, no i trafiliśmy, nic się nie stało. Niestety, jakby się nie zdziwiłem. Aha, dobra, pyk. A, okej, dobra, to rozumiem. Ja naprawdę liczyłem, że poskaczę, a tu nie. A tu nie poskakałem, nie, w ogóle to fapanie tej postaci, jeny. A proszę, przyznajcie się, tęskniliście za fapaniem naszej żabki. Możemy wejść na górę tutaj i się wystrzelić przez armatę, ja lubię. Ja lubię przez armatę to robić, bo jest fajne. Wystrzelmy się na jakiś może dach, na przykład tam. Spróbujmy się wystrzelić. O nie, dobra, to już widzę, że się nie da. Ojej. Jak przychodzę się po tym mieście, no to sprawdzam, co tu jest ciekawego. No ale wszystko totalnie jest demolowane. I to trochę smutne jest. To jest troszeczkę smutne, no ale ej, a może Fart Gym, może mogę wejść tutaj? Mogę wejść do Fart Gymu! I zawsze była tu fajna muzyka. Ej, bo ja tu wcześniej nie mogłem wchodzić do takich miejsc. I patrzcie, totalnie zero ładowania. Czy mogę iść do toalety? Ej, mogę wejść do toalety. Siemanko, czy coś tu jest? A, to a toalety. No okej, okay, dobra, to. Ktoś tutaj miał niezłą, że tak powiem, srańsko. No, dobra, co tu jest ciekawego jeszcze? Ja jestem ciekawy, kiedy zostanie udostępniona jakaś faktycznie opcja legitnej gry tutaj, nie? Czy tutaj się zrespił rekin, jak sobie kliknę? Bo kiedyś się respił rekin i... Tak, patrzcie, zrespił się rekin, tylko że rekin jest upośledzony, nie? Ej, są szatnie i też tu są... Co tu jest? Czy tutaj są toalety? Nie, to aha, tutaj są takie do zmiany. Okej, okay, szafki, szafeczki, spoko. Jak najbardziej spoko. Czy rekin może mi zejść? Ej, rekin jest jedyną żyjącą postacią tutaj i tak. O Jezu. Panie rekinie. No ja rozumiem wiele rzeczy, nie? Ja wiele rzeczy rozumiem, ale pana nie rozumiem. Naprawdę, chciałbym pana zrozumieć, ale nie rozumiem pana, więc lećmy dalej w takim razie. Kurde, znaczy wyjdźmy stąd. Gdzie tu się jeszcze dał Frog Cafe oczywiście? Sprawdźmy, co we Frog Cafe się dzieje w takim razie. W ogóle zastanawia mnie, jak się zmienił tamten pokój na górze. Bo jak pamiętacie, bądź nie, na górze jest, jak to się nazywa, na górze jest taki pokój pewny. A to jest pokój, tak, no taki pokój, że tam jest deweloperski pokój, można tak powiedzieć. No i powiedzmy, że coś tam jest, nie? W sensie, no takie, wiecie, iluminati i te sprawy. No widzę, że tutaj za bardzo nie mogę zbytnio w telefonie też nic zrobić, niestety. Niestety nie mogę, ale nie ma tego złego, co by nie wyszło na dobre. Sprawdźmy, toalety nawet tutaj nie ma, no tak, a ja toaletę normalnie mam odblokowaną. Dobra, Frog Milk Cafe, no tutaj się za bardzo dużo nie zmieniło, widzę. Niestety, tutaj jest kanapa, exit, okej, okay, no to tutaj... No nic się nie zmieniło, no niestety, no to tutaj się nic nie zmieniło, nie mamy sprzedawcy. Tutaj, patrzcie, tutaj się coś robi. I skraszowało mi chyba grę właśnie. Tak. Ej, bo tak wracałem na to miejsce i patrzcie, to jest czerwony śmietnik. Co się, no nic nadzwyczajnego, bo no, śmietnik jak śmietnik, ale takich wcześniej nie było. No tutaj jeszcze budynki nie mają za bardzo tekstur. Z tyłu widzę, tu jest coś budowane. Wow, w końcu. Tutaj też są dwa miejsca budowy i to jest bank. Okej, okay, to jest bank, który do chwili obecnej...
nie ma nic totalnie, no w sensie, no totalnie jakby nie ma sensu, bo nic tu nie możemy zrobić, nie możemy również tam wejść. Możemy popatrzeć się przez szybę, czyli jest jedyna rzecz, jaką możemy zrobić. Tutaj jest jakiś sklep, który jeszcze jest też pusty. No czyli coś się dzieje, no może jeżeli faktycznie w końcu coś wyjdzie, a nawet poczekajcie. Próbowałem znaleźć jakieś informacje, szczerze mówiąc, ale musiałbym to szerzej popatrzeć za tym, niż tak wejść na 3 sekundy i liczyć na to, że będzie napisane wielkimi literami: o, ej, bo to jest właśnie, to jest ten moment, w którym beta będzie, już nie będzie betą. Na razie czekamy, czy ja jestem w stanie dolecieć gdziekolwiek na dach tym, czy nie. Dasz mi wiatraczku, no jakby, no chyba nie za bardzo. Niestety, widziałem jakieś zdjęcia z samolotu, być może jakiegoś lotniska, więc może Amazing Frog jeszcze będzie naprawdę popularny i fajny. No na razie, ej, to tutaj nie było tego. No na razie czekamy, aż cokolwiek tutaj ciekawego będzie, coś wydarzy się sensownego. No bo na razie Amazing Frog, to słuchajcie, nagrywałem jak był patch, ej... Mamy samochód, jest tu komis ten Dick Low, okej. Przepraszam, ja mogę tam wejść. Mogę tu wejść, o Jezu. Mogę jechać. Czy ja mogę? Jezu, jak się jeździło. A, chwila, zapomniałem, że to z drugiej strony. Dobra, ej, mogę jechać przez... Szybę? Chyba przez szybę nie wyjadę. Chyba przez szybę nie mam opcji wyjechania, a przez drzwi... Okej, no chyba tak się nie przycisnę. No dobra, to weźmy samochód z zewnątrz. Nie pamiętam, czy wcześniej samochody jakkolwiek mogliśmy niszczyć? Czy był model zniszczenia ich? Jeżeli tak, to... To sorki, to nie widziałem. Jeżeli nie, to czuję się... ukontentowany, że coś tutaj się dzieje, ale przystanki dalej są na odwrót postawione, więc tutaj... O, weź tutaj zahamuj, o Jezu, dobra, te samochody nie mają sterowności, totalnie, o co chodzi? Halo, ale możemy je patrzeć, jak nasza żabka kieruje tutaj naszą rzeczą. No niestety, nie możemy wyjechać z miasta, moglibyśmy się pewnie wystrzelić poza miasto. Możemy, tylko te samochody naprawdę nie potrafią skręcać, nie? No nie, bo to byłoby raczej już otwarte, no właśnie, ale może jest tu mała szpareczka, która pozwoli nam wyjść, nie? No ale słuchajcie, no myślę, że możemy zakończyć tym akcentem odcinek. Będzie wiele nowości, jak w końcu wyjdzie Amazing Frog, to będę szczęśliwy i przeszczęśliwy, więc mam nadzieję, że wyjdzie szybko. Ja do twórców napiszę, żeby się dowiedzieć. Ja wam dziękuję w tym momencie za uwagę, trzymajcie się, do kolejnych materiałów, no i cześć!